Ale idą taką ławą, ciasno tam się zrobiło, niby trochę jakby tak widowiskowo, niby tak krajobrazowo. No ale za chwilę zacznie się rywalizacja, bo za chwilę ten dystans będzie bardzo bliski. Ten pierwszy zawodnik, który no tak właśnie świeci na zielono, to Kuba Makielski z Karpacza. Kuba w tamtym roku był drugi. Dzisiaj mówi, że no liczy jednak na najwyższy szczyt i wszystko wskazuje na to, przynajmniej w tym momencie, że tak też się stanie. 3:00 to rekord tego właśnie biegu. Moi drodzy, zobaczymy za kilka chwil, jak wygląda sytuacja w tym roku. Kuba, jesteś mostową! No a reszta zawodników, proszę, jak nam się rozbiegła? Tutaj niewiasta jakby trochę została z tyłu. Nikt nie wie dlaczego, chyba przed chwilą chciała porozmawiać z operatorem drona, czy on ją kręci, czy on ją filmuje. No ale okazało się, że dron jest już zupełnie wyżej, a zawodnicy dalej i już mamy pierwszego na skoczni, za nim dwóch kolejnych. Przypomnijmy, Kuba Makielski, proszę, jak tam dziarsko rozrzucał stopy na lewo i prawo, wiedział, że jeszcze może spinaczka bowiem przed nim. A przypomnijmy, jest to przedstawiciel GoPro, a zatem on wie, jak się wspinać. Dron oczywiście bardzo blisko skoczni, zaraz nad balonem sponsora firmy Lotto, bo na górze można też postawić, a stawianie dzisiaj na Jakuba Makielskiego, no to rzeczywiście jest pewnia, bo Jakub już prawie w połowie skoczni, ale zbliża nam się też grupa, tam mamy finisz, dwie niewiasty zrównały się, to jest taki koniec statki, no ale tam również trwa rywalizacja, te panie lekko rozproszone, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że okazało się, że obie mają różowe koszulki, no, chciały się troszeczkę od siebie odróżniać, na szczęście lakier na paskowciach zupełnie odmiennego koloru. No ale cały czas walczą z każdym biciem ręki w murawę, lakieru na palcach coraz mniej, a my spójrzmy na górę. Jakub jest już zaledwie 6 metrów od szczytu, szczytują też zawodnicy na miejscu drugim i trzecim. Ten niezwykły 13-latek, co za człowiek, co za młody zawodnik, to widać, że on będzie biegał maratony. A jest Kuba Makielski na szczycie! Gratulujemy, pierwsze to miejsce zaliczone, gratulujemy, no i witamy kolejnych zawodników, którzy mają ostatnią prostą. Uwaga, ostatni giga schodów i będzie widać się prosto. Witamy kolejnego zawodnika na szczycie! Tam ten zawodnik w zielonej koszulce, którego przed chwilą Państwo widzieli, jak tam nakierowywali go na stocznię, to oczywiście nie kto inny, tylko Wiesław z Najdrana Wrocław, po prostu zamknął oczy, nie widział stoczni, ale na szczęście nakierowali go w odpowiednie miejsce i już pędzą do góry. Kolejna dwójka za moment będzie na mecie, jeszcze chwila, jeszcze moment, tam okrzyki do pingu na tym finiszu, na tych ostatnich metrach i mamy kolejnego zawodnika na szczycie, który od razu wpadł jak kłoda ze zmęczenia, ale zrobił wszystko, by znaleźć się w tym ścisłym finale. Na kolejni, proszę bardzo, rozstawieni, stawkę zamykają dwie niewiasty, ale wiemy, że one tylko z pozoru wyglądają na zmęczone. One za chwilę stoczą niezwykły siostrobójczy pojedynek na tym zdecydowanym podniesieniu, na tym niezwykłym finiszu w postaci skoczni Orlinek w Karpaczu, powiem tu w Karpaczu dzieje się magia, tu w Karpaczu dzieją się rzeczy niezwykłe, tutaj ludzie przechodzą do historii, tylko tutaj operatorzy pokonują również dystans kilkudziesięciu metrów po skoczni, próbując złapać to swoje szkiełko obiektywu, niezwykłe emocje zawodników wspinających się na Orlinę.